Cześć, nazywam się Arkadiusz Szczudło i dzisiaj będziemy rozmawiać o karach umownych. Pamiętajmy, kara umowna nie jest wrogiem numer jeden. Karę umowną wskazujemy w umowach, ale pewnie to już wiesz. Jest to suma, która ma jakby zrekompensować szkodę, którą poniesiesz w przyszłości, gdy tak naprawdę druga strona umowy nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Z jakich obowiązków? Różnorodnych. Tak naprawdę ważne, żeby były to zobowiązania niepieniężne, ponieważ mamy coś takiego jak odsetki, gdy na przykład druga strona umowy nie będzie płaciła ci twojego wynagrodzenia w terminie. Wtedy kara umowna nie ma sensu, tak naprawdę z woli prawa nie możesz jej zastosować. Masz odsetki. Kara umowna stanowi gwarancję poprawnego wykonania umowy przez drugą stronę. Nieważne, jaką szkodę poniesiesz, ta kara umowna, jeżeli druga strona zobowiąże się do niej i nie wykona tego, co zostało w niej opisane, należy ci się zawsze, nieważne, jaka wysokość szkody została rzeczywiście poniesiona. Oczywiście druga strona umowy może tą karę umowną zmniejszyć. O tym przeczytasz na pewno na moim blogu, bo napisałem już jakiś czas temu na ten temat pewien artykuł. Także kara umowna może zostać zmniejszona, ale o tym za chwilę. Również można uwolnić się od zapłaty kary umownej, nawet gdy druga strona nie wykonała swojego zadania i ty chcesz żądać kary umownej, ona może się uwolnić od tego, wtedy gdy nie miała wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego postanowienia, czy w ogóle umowy. Czyli tak naprawdę działanie siły wyższej. Przejdźmy teraz do momentu tak naprawdę ważnego dla samego dłużnika i dla samego wierzyciela. Czyli kiedy karę umowną można obniżyć. A można ją obniżyć wtedy, kiedy druga strona, czyli w tym momencie ty, przyczyniłeś się do nienależytego wykonania zobowiązania przez drugą stronę oraz gdy ta kara umowna jest rażąco wygórowana. No ale kiedy ona jest w ogóle rażąco wygórowana? Kiedy możemy mówić o możliwości obniżenia z tego powodu? Musisz ustalić taką karę umowną, która będzie adekwatna do ewentualnej poniesionej szkody oraz do całego zobowiązania. Czyli brana jest pod uwagę całość zobowiązania, całość intencji stron i tak dalej. Pomimo tego, że powiedziałem, że kara umowna ma być wypłacona bez względu na rzeczywistą poniesioną szkodę, to sąd indywidualnie, gdy druga strona będzie żądała jej obniżenia, będzie badał, jaka szkoda została poniesiona, kto przyczynił się do poniesionej szkody. Tak naprawdę, niestety. W wielu umowach widzę, że ludzie stosują bardzo wysokie kary umowne, przekraczające znacznie wynagrodzenie, które ma być wypłacone drugiej stronie. Ma to na celu tylko działanie psychologiczne, żeby ta druga strona zagwarantowała wykonanie tego zobowiązania. Ale ten przedsiębiorca, który daje taką dużą karę umowną, musi wiedzieć, że ta strona, która nie wykonała należycie lub wcale umowy, może żądać jej obniżenia. Także trzeba się na to przygotować. Na dzisiaj to już koniec. Pierwszy odcinek już za nami. Nowego sezonu? Nie. Nowych kolejnych części. Także zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, śledzenia Okiem Prawnika oraz innych moich vlogów, które niekoniecznie dotyczą prawa, ale są o życiu prawnika. Także zapraszam Cię i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć!